Trenerze, pierwsza połowa chyba no zdominowaliście przeciwnika, no to jeśli można mieć jakieś uwagi, to pewnie do drugiej części. Pierwsza połowa była tak, jak chcieliśmy pomyśleć, natomiast w drugiej połowie ja dokonałem pewnych zmian, żeby też dać chłopakom szansę, sprawdzić ich jak ten, no i okazało się jednak, że drugiej połowy nie dźwigliśmy i była zła w naszym wykonaniu. Ale to co, zabrakło koncentracji czy zabrakło? Powiem krótko, była zła. Przed Wami dwa trudne mecze z czubem tabeli. Będziecie walczyć pewnie o tytuł mistrza jesieni. Ja uważam, że każdy mecz dla nas jest trudny i do tego też tak podchodziliśmy. Tak jak Pan powiedział, udało się w tej pierwszej połowie przesądzić wynik. Może później też ta koncentracja spadła u zawodników. Natomiast każdy mecz traktujemy tak samo. Wiemy, o co gramy i do tych meczów też podejdziemy mega skoncentrowaniem. Ta zwycięska seria już w tej chwili do 8 wzrosła. Czy liczycie to? Czy ma dla Was to jakieś znaczenie, że to jest cały czas ta pasa zwycięska? Nie ma dla nas znaczenia. My chcemy każdy mecz wygrywać i punktować. Chcemy zbliżać się do czołówki. Zbliżyliśmy się i dalej chcemy robić to, co robimy jak najlepiej. Myśli już Pan o tym, jaka będzie ten okres przygotowawczy w zimie? Ja już wiem, jaki będzie. To szybciej. To proszę coś zdradzić. To jest ciężka praca. Ciężka praca, sparingi też z drużynami z drugiej ligi. Może coś będzie z pierwszej ligi, zobaczymy, ale staramy się mocnych przeciwników, żeby zobaczyć, jak wyglądamy na tle mocnych rywali. Powiedzmy, ze słabszymi też będziemy grali, bo to jest zróżnicowane, ale tak jak mówię, jednak chcemy grać te sparingi z jak najmocniejszym przeciwnikami.